Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym gotującym live'ie. I na początek, oczywiście jak zawsze w świecie live'ów, trzeba trochę poczekać, żeby wszyscy się dołączyli. Natomiast dla osób, które oglądają w przyszłości, słuchajcie, to będzie live kulinarny, tak zwany live cooking show. I dzisiaj mamy dosyć ponury dzień. Jest tak idealnie, żeby zostać w domu, żeby sobie może właśnie coś pogotować, żeby posiedzieć pod kocem i na przykład pooglądać sobie jakieś fajne, relaksujące treści. I mam nadzieję, że czymś takim będzie to nasze spotkanie live'owe. Także będę tak powoli się rozkręcała, bo jestem dzisiaj jakoś super punktualna. Także witam Was bardzo ciepło. Pomimo ponurej aury za oknem. I co? Powiem Wam szczerze, że bardzo się cieszę, że sobie będziemy... czytam też... cześć, Jubi! Bardzo się cieszę, że ten live dzieje się tak szybko po poprzednim, bo byłoby super w idealnym świecie, gdybyśmy tak raz na 2 tygodnie się spotykali, ale przynajmniej raz w miesiącu. Wydaje mi się, że to jest fajna opcja. Jak było w Madrycie? W Madrycie było fantastycznie. Miałam przecudowny czas i zresztą możecie sobie zajrzeć na moje wyróżnione relacje, ale też na ostatnie posty sporo pisałam o tej wycieczce i było super. Też Madryt ma dla mnie szczególne miejsce w sercu, u mnie w sercu, bo mieszkałam tam przez pół roku i po 4 latach powrócić to było bardzo dla mnie sentymentalne. W każdym razie, byłoby super, jakbyśmy spotykali się regularnie na tych live'ach. Chciałabym zaznaczyć, że ja nie jestem profesjonalną kucharką, ale bardzo lubię gotować i moje live'y są o tym, że każdy może w kuchni próbować, każdy może, nie wiem, szlifować swoje umiejętności, łączyć smaki, bawić się, że to tak naprawdę jest proste, nie jest aż takie, nie wymaga jakiegoś specjalnego zaawansowania i też oczywiście to nie chcę tutaj umniejszać osobom, które zajmują się profesjonalnie gotowaniem, bo wierzę, że tam jest mnóstwo skomplikowanych receptur, aspektów i jest to kunszt, który podziwiam całym sercem, ale w takich warunkach domowych jestem zdania, że każdy z nas może sobie coś fajnego przygotować. Także mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie, może część z Was chce się ośmielić do gotowania. Ja myślałam sobie o tym wczoraj, że mówię, kurczę, Karolina, czemu wymyśliłaś akurat live'y kulinarne? Może dlatego, że w mojej działalności na co dzień jest sporo jedzenia, a ja bardzo lubię gotować i pomyślałam, że gotowanie z Wami jako towarzyszami będzie po prostu przyjemniejsze dla wszystkich. Także dajcie znać, czy to jest spoko pomysł. W każdym razie dzisiaj jest totalna improwizacja. W ogóle jestem tylko na Instagramie, dlatego że wrzucę tego live'a też na YouTube'a. Na Instagramie po prostu mamy o wiele lepszą jakość. I mamy. No, mój telefon po prostu ma lepszą jakość niż mój laptop. I też zobaczę, jak to jest mówić tylko do jednego medium, a nie skakać tak jak ostatnio między laptopem a ekranem. W każdym razie, przechodząc do meritum, moi drodzy. Dzisiaj, tak jak zapowiedziałam, będziemy robić takie a la serniki z nerkowca. I teraz uwaga. Nigdy w życiu tego nie robiłam, także nie jest to pokaz ekspercki, jest to po prostu próbowanie razem ze mną. I dlaczego w ogóle, dlaczego pomyślałam, że zrobię deser? Bo jak zrobiłam jakiś czas temu taki mały research i taką małą ankietę wśród moich obserwatorów, to okazało się, że najwięcej osób właśnie chciałoby przepisy na proste i zdrowe słodycze. No, pojęcie tego, co jest zdrowe, co nie jest zdrowe, to jest rzecz względna. Ja wychodzę z założenia, że wszystko w nadmiarze szkodzi, a wszystko z umiarem jest okej. Ja bardzo mało robię deserów, też mało jem słodkich rzeczy, ale powiem Wam, że ostatnio coś mnie tknęło i powiem Wam teraz, jak powstał pomysł na dzisiejszy przepis. Jeszcze napiję się łyka kawy. W ogóle niedługo Wam o tym opowiem, ale dochodzę do większej wprawy, jeśli chodzi o przygotowywanie bardzo dobrej kawy w domu. Także podzielę się z Wami niedługo moim sposobem. Anyway, jak powstał pomysł na dzisiejsze serniczki z nerkowców? Słuchajcie, no to złożyły się dwie rzeczy. Pierwsza, trzy zasadniczo nawet. Pierwsza z nich jest taka, że jakiś czas temu dostałam paczkę kruchych ciastek. Takich kruchych ciastek herbatników.
I one tak sobie u mnie leżą i ja nie przepadam z takimi ciastkami, raczej nie będę ich podjadać jako przekąskę. I od jakiegoś czasu chodziło za mną to, że muszę w jakiś sposób je wykorzystać. To pierwsza rzecz. Druga rzecz. Kupiłam kiedyś maczę w sklepie, która, powiem szczerze, jest ohydna. Bardzo mi przykro. Smakuje bardzo słabo i też jako, że próbowałam różnych macz, właśnie chciałam Wam pokazać na przykład właśnie maczy z moja macza, którą uwielbiam i którą piję na co dzień, to w porównaniu po prostu właśnie z moją maczą to co kupiłam w sklepie jest bardzo słabe, natomiast nie uważam, że to była jakaś super złej jakości macza, tylko po prostu no, nie taka fajna jak ta, którą pijemy. I od jakiegoś czasu chciałam wykorzystać tę maczę na przykład w gotowaniu, tak, żeby po prostu jej nie wyrzucać, nie zmarnować, ale jakoś fajnie znaleźć dla niej miejsce w moim jadłospisie. I to jest druga rzecz. I już właśnie z tych dwóch składowych powstał pomysł tydzień temu, kiedy Wam ogłaszałam, że będzie live. To jest bardzo ciekawe, jak ja staram się czytać te komentarze. Powiem Wam, że naprawdę multitasking level hard. I trzecią rzeczą było to, że przypadkiem zamiast zamówić zdrową nutellę z pewnego sklepu, z Siły Roślin, nie z pewnego sklepu, Siła Roślin, bardzo fajny sklep, zamówiłam trzy opakowania, chciałam zamówić jedną nutellę, zamówiłam trzy opakowania pasty z nerkowców, jakby nie pytajcie, nie wiem jak do tego doszło. I tym samym pomyślałam sobie, genialnie, to będzie cudowne dopełnienie tego przepisu. I teraz tak, jeśli chodzi o te ciasta, jadłam je parę razy w swoim życiu, one są maksymalnie proste. Powiedzmy, że zaliczają się do tego działu zdrowe, dlatego że są tam same pełnowartościowe składniki i oczywiście możecie je zrobić z nerkowców, a nie z pasty z nerkowców. W sensie jakby absolutnie nie trzeba kupować pasty, tylko jako, że mam jej nadmiar, to oszczędzę sobie blendowania i też mój blender nie jest na tyle super, żeby to zrobić, żeby to zmienić na taką bardzo fajną, gładką masę. Więc to, możecie spokojnie użyć nerkowców. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niestety efektu finalnego nie zobaczymy, bo te ciasta powinny stać kilka godzin w zamrażarce, bo to jest ciasto bezpieczenia. I w ogóle ciekawa, słuchajcie, obserwacja. Po angielsku istnieje słowo cake i pie i mam wrażenie, że po polsku ciężko jest znaleźć, znaczy na wszystko nazywamy ciastem. I tak naprawdę to, co chcę zrobić, jest takim a la serniko kruchym ciastem budyniowym, ale nie ma tam stricte ciasta mącznego typu, no właśnie, nie ma takiego dobrego słowa w języku polskim, więc jakbyście mieli jakieś fajne słowa, które inaczej opisują ciasta, to dajcie mi znać, bo to jest bardzo, bardzo interesujące moim zdaniem z punktu widzenia językowego. Dobra, zaczniemy słuchajcie od spodu, dlatego że on powinien chwilę postać w zamrażarce. I ja oczywiście robię to w ten sposób, moi mili, deser, tarta, no coś w tym jest. Ale wiecie, cake i pie to jest takie dosyć jasne rozróżnienie, a mam wrażenie, że u nas go nie ma. O, ciasto i placek, też dobre. Boże, polska mowa jest bardzo interesująca. Anyway, zaczniemy od spodu i ja będę, słuchajcie, blendowała herbatniki. Generalnie można je włożyć na przykład tutaj. Akcesoria. Można je włożyć na przykład do czegoś takiego i sobie je potłuc jakimś tłuczkiem i dodać masło albo olej kokosowy, ale ja będę robić dzisiaj taki, realizować jakąś moją wizję, która nie wiem jak wyjdzie, ale biorąc pod uwagę, że to ma być tłuszcz, sądzę, że to będzie ok, bo wymyśliłam sobie, że po prostu wrzucę tam masło orzechowe, mam bardzo dużo w domu masła orzechowego, i chciałabym je wykorzystać. I tutaj myślę, że warto się na sekundę zatrzymać, moi drodzy, bo to też jest taka bardzo istotna rzecz dla mnie w kuchni, że nie podążam ślepo za konkretnymi recepturami. Znaczy ja w ogóle nie używam przepisów, ale jeżeli jest powiedziane, że do tego dajemy masło migdałowe, to jeżeli dacie masło orzechowe, to nic się nie stanie zazwyczaj. Wiecie, o co chodzi. Więc jakby fajnie jest zamiast iść do sklepu i kupować specjalnie dodatkowe składniki, moim zdaniem super opcją jest popatrzeć, co macie w domu i zastanowić się, czy to może być substytut. I w tym przypadku, moim zdaniem, jak najbardziej tak. Wydaje mi się, że zrobię to na dwa razy. Zblenduję spód, pokruszę je i wtedy dodam masło. Ale właśnie się zorientowałam, słuchajcie, że muszę znaleźć przykrywkę od blendera.
Więc chciałam Wam powiedzieć, że muszę zanurkować tutaj. Wow. To jest bardzo ciekawe, słuchajcie, bo ja nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Mam nadzieję, dobra, wydaje mi się, że na chwilę muszę Was wyłączyć, bo ja muszę się tam schylić, więc możecie mi zadać teraz kilka pytań i za sekundę do Was wrócę. Jestem tutaj cały czas. Słyszycie te cudowne dźwięki w tle, ja tutaj cały czas jestem. O, mam to. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim osobom, które ze mną zostały. Natomiast miałam ubaw z siebie, dlatego że zdawałam sobie sprawę, że efekty dźwiękowe są bardzo intensywne, a ja tutaj kucałam przy szafce, której nawet nie domknęłam, bo brakowało mi tego fantastycznego elementu. Także kruszymy to, powinno zająć 3 sekundy i zaraz dorzucamy jeszcze masło orzechowe, także widzicie mnie, jestem tutaj cały czas. W ogóle to jest ciekawe, że za każdym razem, jak robię te live'y, dostaję pytanie o to, czy zmieniłam mieszkanie, a to jest zawsze to samo tło. Także uwaga, dajcie mi sekundę. Fantastycznie, moi drodzy. Zrobiła się po prostu ciasteczkowa mąka. No mega. Myślę, że to jest fantastyczne, bo możecie użyć tak. Możecie użyć herbatników, dowolnych ciastek, jakiś... coś jeszcze chciałam powiedzieć. A, są takie bardzo znane ciastka Biskow, prawda? I one też są super. Do takich tworów. Bardzo ciekawe pytanie, słuchajcie. Czy gdybym poznała samą siebie, to czy chciałabym się ze sobą przyjaźnić? Jakkolwiek by to nie brzmiało po prostu klasycznie Carolina Coelho, to wydaje mi się, że na koniec dnia jesteśmy swoimi najlepszymi przyjaciółmi. Znaczy dążymy do tego, żeby być swoim najlepszym przyjacielem. Dlatego bardzo chciałabym odpowiedzieć, że tak. I jakby staram się żyć w taki sposób i też poznawać siebie w taki sposób i pracować nad sobą w taki sposób, abym mogła patrzeć sobie w lustro i stwierdzać, Karo, jesteś super i lubię Cię. Także jesteś poważne pytanie i taki ckliwo poważny temat, ale taka jest prawda moim zdaniem. I tak, myślę, że chciałabym się ze sobą przyjaźnić. Uważam, że jestem fajną kompanką. Dobra, słuchajcie, dorzuciłam masło orzechowego. Dałam tutaj łyżkę, wlałam też trochę jakby tego oleju z masła orzechowego i wydaje mi się, że będzie spoko. No to jest bardzo mały spód, to jest po raz kolejny historia o moim stylu gotowania, czyli nie ma proporcji i pracujemy z tym, co jest, także zobaczymy. Idziemy blendować, za sekundę do Was wracam i możecie spokojnie pisać pytania, postaram się też na bieżąco na nie odpowiadać. Uwaga. Mamy teraz taką papkę i ja pozwolę sobie zdjąć pierścionki, bo sądzę, że to będzie lepszy pomysł. Oczywiście ważne jest, żeby Wasze ręce były czyste.
Czy wróciłam do picia kawy? Tak, wróciłam do picia kawy na nieco nowych warunkach. Wydaje mi się, słuchajcie, że ten spód będzie bardzo, 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 bardzo orzechowy, więc dodałabym tutaj jeszcze trochę oleju kokosowego i zblendowała po raz kolejny, dlatego że możemy oczywiście dodać więcej masła orzechowego, ale wtedy on będzie bardzo dominujący. Nie wiem, czy kiedyś robiliście na przykład karmel z daktyli. Ja kiedyś takiego karmelu dodałam masła orzechowego i finalnie była po prostu pasta orzechowa. To jest bardzo intensywny smak, więc jeszcze doblenduję i zaraz do Was wracam. Przechodzimy dalej. Jeśli chodzi o kawę, to ja kawę zawsze uwielbiałam, natomiast moja historia picia kawy to jest też coś, o czym ja opowiadałam wielokrotnie u siebie. Piłam ją codziennie rano przed śniadaniem i miałam wrażenie, że to nie służy mi jakoś szczególnie, dlatego kawę odstawiłam na jakiś czas teraz staram się ją pić po prostu w pierwszej części dnia, po śniadaniu i tak jest też teraz. Więcej o kawie z punktu widzenia zdrowia i też o mojej historii posłuchacie w zbliżającym się podcaście z Damianem Parolem. Bardzo, bardzo się cieszę, bo były już tematy kawowe u mnie poruszane i to było w kontekście kawiarni Speciality, w kontekście produkcji kawy Speciality, natomiast od strony zdrowotnej bardzo chciałam porozmawiać z ekspertem po to, żeby powiedzieć, że kawa jest zdrowym napojem, tylko oczywiście w odpowiedniej ilości, w odpowiednim czasie. I z tego tytułu wydaje mi się, że to, jak wygląda moje picie kawy obecnie, bardzo mi służy i nie planuję tego zmieniać. Dobra, słuchajcie, mamy ten spód nasz wspaniały. Wygląda w ten sposób. I teraz bardzo ważna sprawa. Ja mam taką malutką blaszkę, ale możecie te deserki zrobić również w takich na przykład foremkach do muffinek i to będą takie jednoosobowe desery. Natomiast bardzo fajny patent, którego nauczyłam się od mojej przyjaciółki Justyny Owsianej, to przygotowanie, jakby oklejenie naszego spodu od formy papierem, bo dzięki temu mamy piękne, gładkie boki, które się bardzo dobrze nawet po prostu wytną, kiedy to przejdziemy nożem, ale nie przybiera nam nic do spodu, a to jest kluczowe, więc wyglądało to tak, że wzięłam sam spód, owinęłam papierem, przykleiłam tutaj nawet taśmą, bo czasami przez to, że zazwyczaj nie używam taśmy, ale po prostu wtedy on stoi w ten sposób, a jeżeli mamy płynną część, to chcemy, żeby ona się równomiernie tutaj, żeby ona równomiernie zastygła. Także przekładamy nasz spód na spód i przyciskamy palcami. Za chwilę do tego przejdę. I to, co zrobię, moi drodzy, to schowam ten spód do zamrażarki na ten czas, kiedy będziemy robić dalszą część. Także ja teraz sobie to ładnie... Słuchajcie, myślałam, że tego będzie zdecydowanie za mało, a tego jest naprawdę sporo. Także mam nadzieję, że to jest to, o co nam chodziło. Tylko tyle Wam mogę powiedzieć. No, było wcześniej pytanie, o której wstałaś, jak mój poranek. Bardzo dziękuję za pytanie i za zainteresowanie. Więc wstałam sama z siebie chyba za 15:09, spałam dosyć długo i pomedytowałam, porozciągałam się, wypiłam wodę, czyli wszystko tak, jak w moim wczorajszym wpisie. A następnie zrobiłam sobie śniadanko i zjadłam je w stylu weekendowym, czyli w łóżku i włączyłam sobie serial, którego obejrzałam dosłownie 15 minut, ale jestem bardzo podekscytowana, bo jeden z moich ulubionych seriali powrócił z trzecim sezonem i jak możecie się domyśleć, pewnie niektórzy, chodzi o Sex Education. Uważam, że jest to fantastyczny serial dla
nie wiem, po prostu życzyłabym sobie tego serialu, kiedy byłam młodsza, podczas gdy my oglądaliśmy wszystkie nierealistyczne historie, takie jak, nie wiem, Plotkara, czy cokolwiek tam innego się oglądało. Żeby nie było, kocham Plotkarę, ale mimo wszystko postawiła pewne nierealistyczne oczekiwania na dorosłym życiu. Także Sex Education jest ekstra. No, nie mogę się doczekać właśnie, co tam się dzieje w tym kolejnym sezonie. No, dobra. Mamy spód, wygląda pięknie. I lecimy z nim do zamrażarki. Na ten czas dalszego gotowania. Także nie zapomnijcie zamrażarki zamknąć. To jest bardzo ważny element. No, jeśli chodzi o część naszego kremu, to też ja po prostu się trochę z tym pospieszę, żebyśmy mieli więcej czasu na pogawędki. Dobra, ja nie będę czytać tych opinii o Sex Education, słuchajcie, bo ja mam obsesję spoilerów. W sensie, jestem, mam parę, jakby nienawidzę spoilerów, więc nie chcemy teraz tutaj żadnej sytuacji niekomfortowej dla obu stron, także pozwolę sobie, tutaj mam wodę, jak coś. Dobra, w ogóle powiem wam, że mega się ekscytuję tymi gotowaniami, bo one dają mi, oczywiście wiem, że nie ma takiego słowa, ale bardzo mi pasuje ten format, bo to daje mi przestrzeń na to, żeby robić rzeczy, które no nie chciałbym się stać samej i robić ciasto tak po prostu, tak to mam wrażenie, że jest tutaj jakiś wyższy cel, a przy okazji też się cieszę, bo myślę, że porozwożę to ciasto po przyjaciołach. W każdym razie, jeśli chodzi o nasz spód, jeśli chodzi o nasz spód, Boże, moje rozkojarzenie to jest po prostu hit, to myślę, że fajnie jest zacząć od bardziej płynnych składników, bo ja mam po prostu stres blenderowy. Anyway, powiedziałam już trzeci raz anyway i za kolejnym razem muszę sobie jakąś chyba karę wymyśleć. Chciałam powiedzieć to znowu, widzieliście to? Widzieliście to? W każdym razie chcę powiedzieć, że do naszego kremu nerkowcowego potrzebujemy tylko kilku składników i to jest taki standard w zasadzie, więc to musi wyjść. Po pierwsze mamy nerkowce, to jest pasta 100% z nerkowców, to jest mniej więcej, to jest 200 gramów, więc to można po prostu wziąć ze 200 gramów nerkowców. Kolejny składnik to jest mleko kokosowe i olej kokosowy. Ja akurat nie użyję oleju kokosowego, bo słuchajcie, od dawien dawna mam taki mózg kokosowy, który też jest 100% kokosem i też jest w formie stałej. I go użyję, ponieważ jest miąższ z kokosa, bo chciałabym po prostu się go pozbyć, więc to też jest, tak a propos mojej strategii w kuchni. I co? Dlaczego ważne jest to, żeby użyć tych składników? Miałam taki super pomysł, żeby użyć mleko, które mam otwarte w lodówce i dodać trochę więcej miąższu z kokosa, ale chodzi o to, że to ciasto ma mieć formę stałą, ono ma nam pięknie zastygnąć. Zastygnąć w cudzysłowie, no bo to też jest, dzieje się w lodówce, w zamrażarce, więc powiedzmy zastygnąć, ale ma nam uzyskać konsystencję stałą. I właśnie dlatego kokos jest tutaj niezbędny, bo on, no mleko kokosowe jest oczywiście płynne, ale jest ono tłuste. Mamy tutaj tłusty miąższ i mamy gwarancję, że po prostu nam się to ciasto nie rozpłynie, bo co innego jest zrobić jakiś mus, milkshake'a czy krem, a co innego jest coś, co ma być krojone jako ciasto. Oczywiście nadal nie wiemy, jak to wyjdzie, jakby wszyscy to improwizujemy, ale ja jestem dobrej myśli i będę dawać w takim razie, bo tak, to mamy 250 ml mleka kokosowego, ja bym dała tak mniej więcej 2/3 tego i pewnie jakąś taką 1/3 szklanki tego musu kokosowego i to wszystko blendujemy z sokiem z jednej cytryny i warto dodać jakieś słodziwo. Ja będę używać syropu klonowego, którego zostało mi tyle, więc prawdopodobnie, znaczy szczerze ja jestem tą osobą, która by najchętniej w ogóle tego nie posłodziła, bo moim zdaniem nerkowce są tak słodkie, że jak jem ten krem nerkowcowy, to nie mogę się nadziwić, że to naprawdę jest... że to są same nerkowce, bo one są naprawdę słodziutkie, ale no umówmy się, deser ma być słodki i nie chcemy sytuacji, w której on po prostu jest bez smaku, to raz, a dwa, dajmy mleko kokosowe, które nie jest słodkie, więc lecimy z tym. Także wlewam mleczko. Wydaje mi się, że
Wydaje mi się, że poleciałam z tym tak mega na oko, bo to jestem ja. No właśnie i to jest ten problem, bo powiem Wam szczerze, w świecie deserów to jest duże ryzyko, ale ja muszę chyba się po prostu kiedyś przejechać na tym, żeby zacząć się do tego stosować. Bo powiem Wam szczerze, że jak ostatnio robiliśmy, co my robiliśmy? Robiliśmy crumble. To ja tam też nie podążałam za żadnym przepisem, a one i tak wyszły. Słuchajcie, mus kokosowy wygląda w ten sposób. On tak pięknie pachnie. I wrzucam go tak, żeby była 1/3 szklanki. Czyli na razie mam już 2 łyżki. Super, super metryka, Karo. 3 łyżka. 4 łyżka. Jeśli chodzi o domową kawę, to robię ją w dripperze. I pokażę Wam, tak jak mówiłam na samym początku, pokażę Wam niedługo cały proces parzenia, bo to jest mega, mega proste. Ok. To jest bardzo, bardzo proste. Natomiast gdzieś tutaj miałam tego drippera, gdzie to schowałam go prawdopodobnie. Czy on jest tutaj? To Wam pokażę. Mam tak piękny dripper ceramiczny z coffee desku. Jest piękny. I on mi się kojarzy właśnie z moimi czasami, kiedy... Czasami w ogóle. Z wyjazdem do San Francisco, bo tam po raz pierwszy robiłam sobie właśnie w ten sposób kawę z moją przyjaciółką Martą. Także tak. No, więc ja sobie jeszcze tutaj przejrzę Wasze pytania. O, możecie spokojnie pytać. Ja myślę, że jestem już na tyle stabilna dzisiaj. Tak jak ostatnio na przykład internet się wyłączył, byłam na 2 komputery i YouTube przestał działać. Tak dzisiaj jestem bardzo spokojna, więc spokojnie mogę z Wami pogadać. Było pytanie o podcasty. Czy mam pomysły na przyszłe podcasty? Oj tak, słuchajcie, powiem Wam więcej. Ale najpierw musicie to zobaczyć. Patrzcie. Nice. Powiem Wam więcej. Mam już zaplanowane wszystkie odcinki do końca roku. I dużą część tych odcinków mam też nagraną. Więc ja jestem po wielu fantastycznych rozmowach z cudownymi ludźmi. I już nie mogę się doczekać, aż będziecie mogli ich posłuchać, bo jestem nimi zachwycona. W każdym razie tutaj mamy cytrynę, którą ja sobie pozwolę pokroić. I chyba ostatnio Wam mówiłam o tym, że kroję cytrynę, polecam kroić cytrynę w ten sposób, wzdłuż. No, w każdym razie, o czym ja mówiłam, tak, najbliższy odcinek podcastu to w ogóle, on już jest w poniedziałek, jak wiemy. I on będzie miał trochę nową formułę, mamy nową muzyczkę, mówię mamy, jakby tutaj była jakaś w ogóle drużyna produkcyjna. Jest nowa muzyczka, jest nowe intro, nowa okładka i po prostu nowy sezon jesienny. Także pomyślałam, że to jest fajny symboliczny moment, żeby coś zmienić i odświeżyć, bo też bardzo wiele rzeczy u mnie się nie zmieniało przez długi czas, jeśli chodzi o jakąś taką oprawę audiowizualną, także bardzo się cieszę. No, wyciskam sobie tę cytrynę, oczywiście staram się łapać przy tym pestki, ale nie jest lekko. Ogólnie mamy wcisnąć całą cytrynę, bo to ma smakować serniczkowo, więc jest to bardzo istotne, żeby to było... Wow! Słyszeliście to? Wow! Ale wystrzeliło, to masakra. Ważne jest, żeby to było bardzo cytrynowe, bo tam jednak kiedy robimy sernik, to jest twaróg, to jest coś bardzo, bardzo, znaczy może nie bardzo kwaśnego, ale jest ta klasyczna sernikowa kwasowość, ale powiem szczerze, ja nigdy w życiu nie robiłam prawdziwego sernika, więc ja nawet nie wiem, czy to się jakoś dokwasza jeszcze, dajcie znać. Czy wiąże swoją przyszłość z Polską jako miejscem zamieszkania? Na pewno wiąże dużą część swojego życia z Polską, dlatego że mam tutaj rodzinę i przyjaciół i jakby nie wyobrażam sobie porzucić Polski. Ale nie ukrywam, że woła mnie świat i też przez wiele lat, może nie każdy o tym wie, ale przez wiele lat mieszkałam za granicą w różnych miejscach i tęsknię za tym. Tęsknię za tym odkrywaniem świata, za poznawaniem ludzi, którzy pochodzą z różnych stron i pomimo tych różnic tak wiele nas łączy. Także na pewno coś, mam nadzieję, że coś wydarzy się na linii Karolina wyjeżdża. Ale zobaczymy, wiadomo, mamy trochę specyficzne czasy i pewne
pomysły, które kiedyś braliśmy za pewnik, takie jak chwilowa przeprowadzka czy jakikolwiek wyjazd, nie są już takie proste i są trochę bardziej też zapewne stresujące. O, cieszę się. 3 razy posłuchałaś podcastu z Moniką Walecką. No cieszę się, to była rozmowa, która mnie po prostu poruszyła. Ja byłam po prostu wpatrzona w Monikę i absolutnie, mówiąc kolokwialnie, zajarana tematem. Dobrze. Mamy tutaj tak, podsumowując. Mleko kokosowe, miąższ kokosowy, ale może to być... Czekajcie, coś mi tutaj dziwnego wpadło. Miąższ kokosowy, ale może to być po prostu olej kokosowy. Mamy syrop klonowy, sok z cytryny. Pewnie bym dodała jeszcze taką odrobinę soli, bo to ja, więc tak zrobię. Dodam sobie szczypty soli. Sól podbija smak słodyczy, jakby dla tych, którzy nie wiedzą. A jeśli chodzi o pytanie o języki, to już do tego przechodzę, tylko teraz odkręcam moje nerkowce. Dla wszystkich osób, które mają nerkowce w domu, zamoczymy je na przykład przez noc w zimnej wodzie i odcedzamy i blendujemy i też nam powstaje taka pasta. Ja po prostu idę na skróty, w sensie nie dlatego, że specjalnie to kupiłam, tylko dlatego, że chciałam to zużyć w mojej kuchni. Tak to normalnie użyłabym zwykłych nerkowców. W jakich językach mówię? Znaczy tak, ja mówię po polsku, szoker, i po angielsku, jakby dwujęzycznie, biegle. Natomiast studiowałam też i mówię płynnie, przynajmniej mówiłam płynnie, po niemiecku i po hiszpańsku, bo to były języki, które studiowałam i też kraje, w których mieszkałam na studiach. Natomiast uczyłam się też francuskiego i mandaryńskiego i bardzo chciałabym wrócić do tych języków, ale jakby nauka języków jest czymś bardzo, bardzo absorbującym. Ja spędziłam tak naprawdę całe moje lata szkolne na nauce języków. Zawsze to był mój największy konik. Angielski to była moja po prostu obsesja i tym sposobem udało mi się go jakby tak doprowadzić do praktycznie perfekcji, powiem wprost, bo uczyłam się bardzo, bardzo dużo przez całe moje życie. I co? Jeśli chodzi o pozostałe języki, udało mi się osiągnąć bardzo wysoki poziom z nich, ale tak samo je uczyłam. To po prostu to było moje główne zajęcie w szkole i na studiach i stąd te efekty. Także ja niestety, jeśli chodzi o naukę języków, to nie mam jakichś takich złotych porad, bo to jest ciężka praca. I tyle. Ale na pewno bardzo pomaga słuchanie danego języka, oglądanie, nie wiem, filmików na YouTubie czy seriali w tym języku, nawet jeśli z napisami polskimi czy angielskimi, to osłuchanie jest super ważne. I w kolejnym, jako kolejny krok, no kluczowe jest, znaczy no systematyczność, totalnie, kluczowa jest też obcowanie z tym językiem na co dzień i przełamanie się, co jest mega trudne i mega stresujące na początku. Ale ja na przykład uczyłam się hiszpańskiego przez wiele lat, nie miałam praktycznie żadnych efektów. Nie wczuwałam się, był to język, to był mój czwarty język, byłam jakby mało zmotywowana, powiem Wam szczerze. I co się wydarzyło? Na studiach pojechałam do Madrytu, gdzie moi znajomi w klasie, mimo że to była szkoła taka anglojęzyczna, więc oni znali angielski, to oni po prostu, jeżeli gadaliśmy sobie prywatnie, chcieli ze mną rozmawiać po hiszpańsku. I ja w przeciągu tygodnia zrobiłam taki progres, jakiego nie udało mi się osiągnąć przez lata nauki, bo po prostu byłam tym językiem cały czas otoczona. Było to bardzo ciężkie, mimo że hiszpański jest dosyć prostym językiem, żeby się wypowiedzieć, bo jest mocno intuicyjny. Aczkolwiek się zawsze śmieję, że ja robiłam świetne pierwsze wrażenie, natomiast wystarczyło, że ktoś mnie zapytał o to, co robiłam wczoraj i już było, bo kiedy wchodzimy w język, Boże, w czasy przeszłe, czy jakiekolwiek, jak ktoś się uczył hiszpańskiego, to wie, o czym mówię, tak zwane subjuntivo, czyli taki ich jakby, nawet nie wiem, jak to się nazywa po polsku w tym momencie. W każdym razie to są wszystkie rzeczy, które nie są prawdą i są różnego rodzaju domniemaniami, co by było gdyby. I jakby Hiszpanie używają tego cały czas. I to jest mega skomplikowane w porównaniu do przyjemnego startu z hiszpańskim, gdzie wydaje ci się, że łączysz osobę z czasownikiem, niczego nie odmieniasz i w ogóle jest super, super łatwo. Także
Także tyle powiem. Natomiast ja bym bardzo chciała szlifować moje języki i w przypadku tych, które już znam, myślę, że właśnie oglądanie filmów i seriali to jest super opcja, żeby sobie przypomnieć. Fajnie byłoby mieć jakichś znajomych z danego kraju, żeby móc z nimi pogadać raz na jakiś czas, no też podróżować tam, jakby fajne jest to, że powiedzmy, że w tych krajach hiszpańskojęzycznych bywam często, więc coś tam gadam, tylko że no wiadomo, kiedy zamawiasz sobie bułki i tak zwaną gadkę szmatkę uprawiasz, to nie, no nie praktykujesz tych trudnych czasów i wyrażeń, które po prostu wylatują z głowy. No taka jest prawda, jakby języki wylatują z głowy i przykro mi to mówić, ale tak jest. Także ćwiczcie, żeby tego nie stracić. A ja tymczasem idę do blendera. Wrzuciłam tutaj moją pastę nerkowcową i słuchajcie, to jest słodko-tłusta bomba szczęścia. Jakby... O Boże, wiecie, o czym zapomniałam? Uwaga! O maczy. Dla osób, które nie wiedzą, bo na przykład dołączyły teraz, używam maczy, którą kiedyś kupiłam i mi nie smakuje do picia i stwierdziłam, że muszę ją wykorzystać w kulinariach. Natomiast... Ojejku. Natomiast no, zawsze polecam moją maczę do picia i ona jest wspaniała i pytacie mnie bardzo często, używam tylko mojej maczy i mam dla Was kod Karolina 10. Zresztą w takiej zakładce kody na wyróżnionych relacjach to jest, ale wydaje mi się, że to jest Karolina 10. Polecam. To jest akurat luksusowa, ale ona się tak nazywa, ale ta tradycyjna też jest super. Codzienna, bardziej do gotowania, ale tradycyjna jest super. No więc tutaj mam tą maczkę i po prostu sobie wsypię trochę, nie chcę też za dużo, żeby nie przedobrzyć, ale żeby nadać temu ładny zielony kolor, myślę, że tutaj taka łyżeczka tej maczy spokojnie. Także już wam pokazuję. Tak to wygląda. A my lecimy do blendera po raz kolejny, także pozwólcie chwila przerwy. Ja się zawsze boję, że mi blender zaleje. To jest mój stres, więc jakby trzymajcie kciuk. Wydarzyło. Boże, jak to pięknie wygląda. Ma taki lekki zielonkawy kolor, ale też nie chcę, żeby to było zbyt intensywne, ale boję się, że tego nie będzie w ogóle czuć. Jak myślicie? Co Państwo myślą? O Boże, zobaczcie jak ekstra. Zobaczcie. Wspaniały, jest super, jest gęsty. Wydaje mi się, że te moje spontaniczne proporcje okazały się być słuszne. Jest gęste, wspaniałe i powiem szczerze, że zastanawiam się tylko, czy by nie dorzucić jeszcze, chyba jeszcze dorzucę, czy można oczywiście tego próbować, tylko ja nie mam zupełnie ochoty w tej sekundzie, bo właśnie zjadłam wielkie śniadanko, ale jestem też z tych osób, które nie próbują podczas gotowania i potem siadają jakby z niespodzianką do stołu i to jest jakiś rodzaj mojego, nie wiem, jakiejś mojej, może nie tyle fobii, co dziwnej preferencji. Natomiast dorzucam jeszcze cytrynkę i ktoś napisał więcej maczy. Mówisz, masz więcej maczy. Jeśli chodzi o przepis, moi drodzy, to pozwolę sobie znowu odnieść się do tematu, że ja jestem człowiekiem bez przepisu. W związku z tym wszystko, co tutaj się wydarzyło, jest totalną improwizacją i powiedziałabym tak. Na 200 gramów nerkowców dałam jakieś niecałe 200 ml mleka kokosowego, jakąś 1/3 szklanki oleju kokosowego lub miąższu kokosowego, sok z jednej cytryny, ze 3 łyżki syropu klonowego, 2 łyżeczki maczy, szczyptę soli i to było na tyle. Więc jeżeli słuchaliście, to gratuluję Wam. A ja lecę to jeszcze dalej zblendować.
I były tam jeszcze jakieś fajne pytania o książki, tak mi się wydaje, więc zaraz do Was wrócę. Ale cieszę się, że mi na przykład nie eksplodował blender, bo nie wiem, czy mieliście takie akcje, że nie trzymacie tego zbyt mocno i po prostu zupa buraczkowa, ja tak miałam. Zupa buraczkowa była wszędzie. I to było niedawno. Czekajcie. Bardzo się wczułam i zapomniałam z tego wszystkiego, że jestem na wizji, więc to jest bardzo ciekawe zjawisko, powiem Wam szczerze. No, w każdym razie ktoś pytał mnie o to, co teraz czytam. Czytam cały czas książkę, która nazywa się What They Don't Teach You in Harvard Business School i to jest książka biznesowa, która została napisana w 1984, więc miałam takie, w sensie zamówiłam ją, ponieważ zobaczyłam gdzieś, że jakaś bardzo szanowana osoba uważa to za bardzo istotną lekturę. Zamówiłam ją sobie i potem zobaczyłam, kiedy powstała i przez moment zastanawiałam się, o co mi chodzi, ale mam wrażenie, że to, co jest tam napisane, ma bardzo ponadczasowy charakter. Także czytam to, natomiast przyznam szczerze, że mam tyle książek, które czekają na przeczytanie, że nawet nie wiem, po co sięgnę. Mam bardzo fajne książki Roberta Greena, ale są tak grube, że jestem przerażona. 48 Laws of Power, Laws of Human Nature. Mam książkę Matthew Mathaig, on się chyba nazywa. The Comfort Book, bo bardzo mnie to zaciekawiło. Mam Fenomen Poranka, mam Biegnącą z Wilkami po angielsku, mam Emotional Intelligence, też taki dosyć klasyk. Mam książkę Kochaj ludzi, używaj rzeczy, tych The Minimalists, takich ludzi, takich panów, którzy mają bardzo fajny dokument na Netflixie i chyba na HBO też. Ale ogólnie no, lista jest bardzo długa i nie wiem co, muszę sobie, słuchajcie, nalać wody, ale nie wiem co wybiorę. A jeśli chodzi o to, co oglądałam ostatnio, to powiem szczerze, polecałam to chyba jakiś czas temu, oglądałam film Nomadland, oglądałam film Na Rauszu, oba fantastyczne. Zakochałam się w serialu Chef's Table, o czym też mówiłam w odcinku solowym. I co? I obejrzałam też ze dwa programy typu reality TV, o których nie chcę mówić, bo to było... To nie jest coś godnego polecenia, ale też mi się zdarza. Polecam Sex Education, teraz mówię, zaczęłam trzeci sezon. Ktoś pyta o makijaż, słuchajcie, ja maluję się tym samym od 100 tysięcy lat i prawie nic nie robię, w sensie jakby mój makijaż jest tak basicowy, że prawie go nie ma, ale bardzo lubię taki BB cream, bardzo lekko kryjący, praktycznie nie kryjący, mam go dzisiaj, to jest z Bare Minerals, bo on ma SPF 30, no i jest to kosmetyk mineralny, także super. No, oczywiście zapiszę live'a, przejdę może do gotowania. Mamy naszą wspaniałą masę, która po prostu, no rozczula mnie, zobaczcie, jest cudowna, zielona, klejąca i po włożeniu do zamrażarki nam pięknie zastygnie, ale pokażę Wam to na przykład wieczorem, jaki jest efekt, dlatego że no teraz go oczywiście nie zobaczymy. O, oglądałam Obiecującą Młodą Kobietę, tak. Promising Young Woman z Carey Mulligan. W ogóle kocham filmy, bo jeżeli jesteście tutaj od niedawna, to muszę powiedzieć, że kocham kino i filmy są bardzo ważne w moim życiu od dziecka. Więc jakby dużo, bardzo lubię pytania o kino, o aktorów, o Met Gale. O, pogadajmy o Met Gale, jeśli macie ochotę. Masa nie będzie, ona, nie chodzi o to, żeby tę masę zamrozić, odpowiadając na pytanie, tylko jakby, żeby ona zastygła w zamrażarce, ale potem przed jedzeniem warto ją wyjąć nawet na pół godziny, bo ona ma być po prostu takim deserkiem na zimno, ale nie ma być lodowa, tak? W każdym razie, jeśli chodzi... Dobra, wyjmę mój spód i dam Wam znać, bo jeśli chodzi o Obiecującą Młodą Kobietę, spoko film, ale...
Wam, że zarąbiście ten spód nam już właśnie zastygł. Bardzo fajnie. W każdym razie ja mam taki problem, że ja chodzę do kina na film, w którym grają osoby, które lubię lub reżyser, którego lubię i nie sprawdzam, o czym jest film. Nawet nie sprawdzam, jaki jest gatunek bardzo często. Bo lubię być zaskoczona, w sensie naprawdę, uwielbiam. W związku z tym poszłam na obiecującą młodą kobietę, nie wiedząc nic o tym filmie, a film jest bardzo specyficzny, bo to jest takie thrillero, obyczajowo, dziwno, poważno, smutno, prześmiewczo, dziwne coś. I po prostu nie byłam gotowa na tego rodzaju format, ale uważam, że no, aktorsko jest bardzo fajny, jakby przesłanie też jest ważne, ale nie jest to film, który bym obejrzała ponownie, jakby jego realizacja nie była dla mnie jakoś szczególnie powalająca, ale tak jak mówię, myślę, że bardzo ważny temat, który tam został podjęty, także wspieram. No a jeśli chodzi o pytanie o sweterek, bo w ogóle dużo osób o to pytało, zawsze są pytania o mój strój, więc jest to sweterek z The Other Side, z kolekcji jesiennej, także dostałam go, także bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Ale ja mam coś takiego też, że nagle w mojej szafie pojawia się jakaś rzecz i ją noszę codziennie, więc gdyby nie to, że naprawdę nie chcę po prostu każdego dnia pokazywać się w tym samym stroju, to chodziła przez miesiąc tym samym, potem zmieniała strój, chodziła przez miesiąc tym samym. Więc obecnie zmieniam 3 zestawy. Właśnie wszystko już ubrudziłam tym, bo tak macham tą ręką. Nie wrzucam na YouTube'a i nie planuję vlogmasów, niestety, ale na pewno na YouTubie będą się pojawiały te live cookingi, tylko właśnie albo zrobimy fajnego połączonego streama, albo po prostu będę wrzucała te live'y z Instagrama. Na YouTubie jest też mój... Słuchajcie, no zobaczcie, jakie to jest ekstra. Zapozuję do miniaturki. Żartuję. Na YouTubie są podcasty i one są w wersji wideo. Myślę, że to jest dosyć istotne. Powiem Wam, że wszystko się tutaj pięknie zblendowało. Jestem bardzo przejęta. Bardzo przejęta, że to mam nadzieję, że to wyjdzie ekstra. Jezus, pachnie po prostu jak karmel. Dla mnie po prostu nerkowce są jak karmel. Nie mam ulubionego radia, nie słucham radia. Nie słucham radia, co nie znaczy, że uważam, że z radiem jest coś nie tak. Myślę, że radio jest fantastyczną sprawą, ale ja po prostu zazwyczaj słucham podcastów i audiobooków. Takich, jakich chcę, wtedy, kiedy chcę, także nie mam żadnej takiej rzeczy, która leci u mnie na żywo. Jakby ja nie mam telewizora, nie oglądam telewizji żadnej, nie mam radia i wszystko, co sobie oglądam, streamuję, to jakby na żądanie, że tak powiem. Szkoła językowa w Łodzi, niestety nie wiem, no ostatni raz uczyłam się w szkole językowej w Łodzi 8 lat temu, więc nie, co ja gadam, nieprawda. 10 lat temu. Albo lepiej, albo w podstawówce. Więc niestety nic nie polecę. A jeśli chodzi o nowe podcasty, to już odpowiadałam, że mam już większość odcinków nagrane, ale nie powiedziałam jakich, no właśnie. Więc będzie sporo tematów zdrowotnych, ale w takim ujęciu fajnym, lifestyle'owym. Postaram się w jakiś sposób przemycić też takie tematy związane z psychologią, z estetyką, sztuką może. Także będzie dużo szeroko pojętego wellnessu. Trochę będzie klimatów ekologicznych, tak minimalnie. No i będzie super. Będzie dużo nowych gości. To przede wszystkim. Bardzo się z tego cieszę. Dobra, moi drodzy. Wygląda to tak, że tutaj mamy nasze piękne zielone ciasto. Ono sięga tak gdzieś dotąd, więc super, bo bałam się, że będzie go bardzo malutko. Staram się je ładnie wygładzić. Może jeszcze tak przelecę tutaj u góry. Bo nie chciałabym, żeby... Chciałabym, żeby było po prostu przepiękne. Także tak. I co? Ono leci do zamrażarki na kilka godzin, ale ja jeszcze z Wami posiedzę tutaj 10 minut i wyjmę, zobaczymy, co się wydarzy przez te 10 minut, bo ja nie wiem, co się wydarzy. Także lecimy, może powinnam je przykryć, no to przykryję je potem. Także na razie leci. A ja jestem bardzo podekscytowana tym.
Nie chcecie wiedzieć, co tutaj się dzieje. Naprawdę nie chcecie wiedzieć, co tutaj się dzieje. Ja się jakoś ładnie podeprę i możemy sobie jeszcze troszeczkę porozmawiać. No ja bym z przyjemnością coś jeszcze nagrała z Asią, także damy znać, czy pogadamy jeszcze na jakieś fajne tematy. No tych tematów jest zdrowotnych, naukowych mnóstwo, więc myślę, że one się nie wyczerpią. Nie tweetuję i kiedyś zakładałam Twittera, ale nic na nim nie robię i też zupełnie nie rozumiem, jak działa ten świat, w sensie nie znam się na tym. Dajcie znać, o czym byście chcieli podcast z Asią i zapytajmy Asię, co ona na to. Rozmiar blaszki, wiecie co, nie wiem, to jest chyba 20 cm, bo to jest małe, bardzo małe. To jest taka najmniejsza tortownica, jaką znalazłam w sklepie. Także sądzę, że to jest średnica 20. Czy coś się zmienia w Twojej rutynie dnia na jesień? Na pewno jem więcej gotowanych, ciepłych rzeczy. To jest jakby kluczowe i o tym jest też podcast w poniedziałek. Mogę Wam zdradzić, jak już tutaj jesteśmy, że będzie to jesień z medycyną chińską, czyli co warto wprowadzić do swojego życia dla zdrowia na jesień, żeby zamknąć sezon letni i żeby po prostu utulić się w tym takim też okresie przeziębieniowym, można powiedzieć. Także tak. Jeśli chodzi o dietę keto, to myślę, że nie ma co robić update'u z Asią, bo ja mam swoje zdanie na ten temat, jeśli kogoś to interesuje. Uważam, że dieta ketogeniczna zastosowana przez eksperta jako dieta lecznicza, czasowa, jest spoko i mówię o tym jako, że interesowałam się tym tematem i po prostu słuchałam wielu ekspertów. Bardzo fajny odcinek nagrała Owsiana z Damianem Parolem właśnie na ten temat. Natomiast nie ma żadnych badań, które by pokazywały długotrwałe, pozytywne skutki diety ketogenicznej na zdrowiu. No i biorąc pod uwagę ilość tłuszczy nasyconych zwierzęcych, jest to moim zdaniem zabójstwo. Także ja jestem na nie, jeśli chodzi o keto, dlatego raczej nie planuję takich odcinków u siebie. Może a propos Human Design, tutaj widzę pytania. Słuchajcie, no ja kocham ten temat. Nie wiem jakby o czym miałby być kolejny odcinek, ale lećcie do Asi, na pewno po więcej ciekawych treści o Human Design. Też polecam Wam Jenny Zoe, którą bardzo lubię i z której treści ja korzystam. Tak, medycyna chińska jest ekstra. Znaczy, nie chcę tutaj, wiecie, robić jakiejś dyskusji o keto. Jest wiele aspektów keto stylu życia, które są spoko, ale też biorąc pod uwagę, ja myślę, że zawsze warto spojrzeć na taką szerszą perspektywę pod tytułem nie jesteśmy sami na tej ziemi i nasza dieta, to w ogóle jest też ciekawy trend taki kulinarny, który ma zawładnąć nami w najbliższych latach, to jest tak zwana dieta planetarna, czyli dieta, która ma na celu dbałość o zasoby Ziemi i umówmy się, jedzenie codziennie na każdy posiłek mięsa i nabiału jest totalnym brakiem szacunku do planety, do zwierząt i jakby jestem na diecie roślinnej od wielu lat i jakby jest to dla mnie coś takiego naturalnego w moim życiu. Ale nie jestem z założenia na nie, jeśli chodzi o produkty zwierzęce, ale myślę, że świadomy obywatel w XXI wieku, żyjący w pierwszym świecie, tak jak my, skoro możemy słuchać tego live'a, to jest raczej słaby pomysł. Wege keto, słuchajcie, szczerze, próbowałam wegańskiego keto jeden dzień, bo chciałam policzyć sobie makro, czy się zgadza. I naprawdę bardzo się starałam, a przekroczyłam normę o razy 3. Jakby dieta wyższa w tłuszcze, może mniejsza w węgle, spoko, ale nie jest to wtedy ketoza. Tak, mam napis oddychaj na lodówce, on już tutaj był, jak się wprowadziłam. To było przeznaczenie. Jakie marki kawy polecam? Wiecie co, ja polecam kupować kawę przede wszystkim od polskich palarni, kawiarnie kawy Speciality. Ja bardzo lubię Coffee Desk, bo tam jest bardzo dużo różnych fajnych kawek, ale w każdej kawiarni Speciality znajdziecie różne kawy. Nie mam jakby swojej ulubionej marki, ale nawet mam w domu sporo tych kaw. Nie wiem, czy teraz to jest dobry moment, żeby
żeby to pokazywać, ale warto sobie poszukać polskich palarni. I też na koniec rozmowy z Kubą Świątkiem w podcaście, nie pamiętam, który to był numer, 147 możliwe? I don't know. On wymienia jakieś takie swoje ulubione palarnie, ale ważne, żeby to była kawa specialty, moim zdaniem. Jak robię matcha latte, nie robię za bardzo, robię po prostu matcha z wodą i mlekiem i ona wychodzi w miarę spoko, ale jak mam ochotę na matcha latte, to zazwyczaj wychodzę do jakichś fajnych miejsc, bo jednak spienione mleko to jest to. Moim odkryciem jest właśnie mleko orkiszowo-migdałowe, ta maczka jest naprawdę boska z nim. Jeszcze wleję sobie, słuchajcie, wody, bo dużo mówię. O głodówkach, ograniczenie jedzenia w świadomy sposób. Znaczy szczerze, ja uważam, że to są rzeczy, z którym głodówki i posty to są rzeczy, z którymi trzeba uważać i szczególnie w przypadku kobiet mieć ogromną, zwracać uwagę na to, jak reaguje na to nasz organizm w kontekście hormonów. Bardzo łatwo jest rozwalić gospodarkę hormonalną kobiet. I takie pomysły myślę, że należałoby konsultować z ekspertem i właśnie popierać wynikami badań. Ja jestem zwolenniczką okna żywieniowego 12-godzinnego minimum, to znaczy, że jemy między na przykład 8 a 20, czy tam 9 a 21 i tak dalej, i tak dalej. Nie wcześniej, czasami to źle tłumaczę, bardzo mi chodzi mi o to, że 10 godzin lub mniej to jest ten czas, kiedy jemy. I dajemy organizmowi minimum 12 godzin na regenerację i to badania pokazują, że to już daje super skutki na zdrowiu, to jest takie minimum, które daje nam bardzo fajne efekty. Także raczej bym się skupiła na tym, a wszelkie głodówki bym uważała, dlatego że no, głód jest naturalną reakcją organizmu, która mówi nam, że brakuje nam energii i że nie bez powodu nam to komunikuje, także naprawdę ostrożnie słuchajcie w tym temacie. Reiki uwielbiam. Reiki to jest proces z energią, forma pracy z energią. Moja przyjaciółka Dagmara, którą znajdziecie na Eat, Glow, Thrive, zajmuje się tym. Jest to narzędzie, które naprawdę zmienia życie, które pomogło ludziom w niesamowity sposób. Jakby znam przypadki takich fantastycznych historii, także jeżeli Was to gdzieś ciągnie w kontekście właśnie takiej duchowości, pracy z energią, to zaglądajcie sobie. Skąd czerpię inspiracje ubraniowe? Wiecie co? To jest dobre pytanie. Myślę, że poniekąd osoby, które obserwuję, ludzie, których widzę w albumach, w magazynach, na filmach, to nie jest tak, że jakby specjalnie wychodzę po inspiracje, tylko staram się nimi otaczać w taki naturalny sposób. Natomiast nie wiem, czy mam jakieś takie ulubione marki. Wydaje mi się, że po prostu kupujemy za dużo i marka ta nie jest najważniejsza, tylko jeżeli coś nam się podoba i na przykład jest z second handu, to już jest wystarczająco fajne, że nie ma co się zastanawiać nad marką, ale jeżeli bardzo potrzebujecie kupić rzecz fajnej marki, no to ja bardzo polecam Nago, Elementy, lubię The Other Side, właśnie spodnie mam z Elementów, to są takie gadki wielkie, luźne. Sweter jest The Other Side, lubię też Line, Polish Brand. Lubię bardzo dużo marek i nie chciałabym teraz jakieś pominąć, ale raczej się nie skupiam na markach, a na tym, czy rzeczywiście czegoś potrzebuję, czy jest to wykonane jakościowo i będzie mi służyło przez lata. Z mojego punktu widzenia Human Design to jest coś prawdziwego. Sprawdza się każdej osobie, z którą kiedykolwiek rozmawiałam, która miała jakąkolwiek styczność z nią. Nie ma tam absolutnie żadnej magii. Jest to system opracowany przez lata i w sposób empiryczny mamy dowody na to, że on działa. Jakby nie ma tam nic super odkrywczego. Polecam posłuchać podcastów o Human Design. Super jest to, że ja i wiele innych osób doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę to, czego dowiadujemy się z Human Design, pokrywa się z tym, czego dowiedzieliśmy się robiąc test Gallupa, test osobowości, analizując swój chart astrologiczny. To wszystko po prostu jesteśmy my. To się po prostu, musi wyjść. Maluję się na co dzień? Tak jak teraz. Czyli lekki BB cream, rzęsy, przeczesać brwi i wychodzę. Czasami zdarzy mi się zrobić większy make-up i wtedy śmieję się, że
dzisiaj się przebrałam za dorosłą kobietę. Skąd pomysł na jedzenie wytrawnych śniadań? Właśnie dlatego, że też pewnie o tym kiedyś opowiem, dlatego, że zrobiłam sobie badania krwi i miałam pewne symptomy, na przykład wahań poziomu energii. W ciągu dnia skonsultowałam się z super lekarką, którą Wam na pewno polecę niebawem. I na podstawie moich wyników badań odkryłyśmy, że dla mnie jedzenie takich bardzo wysokowęglowodanowych śniadań słodkich nie służy po prostu mojej gospodarce hormonalnej i cukrowej. Mam zjazd energii, potrzebuję dużej ilości kawy, mam jakieś ataki w ogóle złego humoru, głodu, różne dziwne wahania i czuję się naprawdę, naprawdę super. Często jem jakąś formę kanapki, czasami jem sałatkę, ale na pewno są to śniadania bogate w na przykład tempeh, awokado. Ja sobie mam taką super kanapkę właśnie z serem z nerkowców, z czarnuszką, z tempehem, z sałatą, z jakimiś tam kiełkami, z pomidorem, z musztardą. No jest po prostu bomba. Jakaś tofucznica. Naprawdę, polecam serdecznie. Human Design to nie jest numerologia. To jest zupełnie co innego. Ja też jestem profil 4-6, ale tam jest ważne, żeby zobaczyć sobie swój typ, swój autorytet i swój profil. I to, co napisałeś, to jest twój profil. Polecam posłuchać podcastów. One oba ci wszystko wytłumaczą. Także polecam w ogóle wszystkim Human Design. Bardzo fajne podcasty z Asią Łużyńską. Bardzo fajny koncept, który mi pomógł gdzieś tam poznać siebie. Słuchajcie, już minęła nasza godzina, więc ja będę się zbierała, szczególnie, że za 40 minut mam zajęcia tańca. Także dziękuję Wam za uczestnictwo. Wyjmę chyba na chwilę to nasze... Wyjąć to ciasto? Myślisz, coś się wydarzyło tam przez 10 minut? Jak myślicie? Dajcie znać. A jeszcze napiję się mojego łyka. Dobrze. Sprawdzamy. Ha! Już trochę zastygło, słuchajcie. Nie płynie praktycznie. No, jeszcze troszeczkę, ale jest piękne. Słuchajcie, nasz wspaniały nernik, macza. Na spodzie z ciastek będzie gotowy za kilka godzin do dzielenia się z przyjaciółmi. Jest to przykład tego, że można się bawić przepisami, że można improwizować, że gotowanie nie jest takie poważne, że podstawowe, mały research wystarczy, żeby wyszło ci coś fajnego. Ja Wam pokażę, jak to wyszło wieczorem, bo sobie ukroję kawałek albo zaniosę do kogoś. I jaram się tym, naprawdę, słuchajcie. Bardzo się cieszę i będę Was pytać o to, jakie przepisy byście chcieli oglądać na przyszłość. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam, żeby sobie tak pokombinować. Może jak wyjdzie fajnie, to wrzucę po prostu niebawem, na story taki cały przepis. Także dam znać. Ciasto jest z maczą zielone, piękne. No nie powiem Wam, na jaki taniec idę. Idę na fajne zajęcia i dam znać, czy mi się podoba może w przyszłości. Dobra, kochani, mam nadzieję, że zobaczymy się za 2 tygodnie na live'ie. Ja Wam bardzo dziękuję za obecność, za fajne pytania, za miłą pogawędkę i życzę Wam bardzo fajnego, wszystko jest fajne, generalnie bardzo elokwentne słowo. Życzę Wam bardzo miłego weekendu. Odpoczywajcie i nie przejmujcie się brzydką pogodą. Jestem z Wami w poniedziałek o 7 rano w nowym odcinku podcastu z nowym intro, nową muzyczką, z nową okładką i nową jesienną aurą, ale taką fajną. Słowo dnia. Dobra, buziaki. Dziękuję Wam i do zobaczenia.